W poprzednim filmiku z cyklu Latamy Bezpiecznie omawialiśmy temat wielkości i powierzchni paralotni do lotów silnikowych. W ostatnich latach drugim, a może nawet pierwszym i najważniejszym kryterium wyboru paralotni do PPG, szczególnie dla początkujących pilotów, stał się posiadany przez skrzydło rodzaj profilu z dużym naciskiem na profil samostateczny. Instruktor paralotniowy Zbyszek Mazuś w swoim filmiku tak komentuje sytuację. Od czasu, kiedy kupiłem sobie napęd do paralotni i wciągnąłem się w to środowisko, słyszę jedno. Samostatek, samostateczny, profil samostateczny, paralotnia samostateczna. Okazało się, że z napędem nie można latać na innym skrzydle, tylko na skrzydle samostatecznym. Temat zastosowania profili samostatecznych w paralotniach PPG pojawił się już ponad 10 lat temu. Już wtedy w środowisku była szeroko rozpowszechniana informacja, że paralotnie z tym profilem są bardziej odporne na turbulencję i co za tym idzie są bardziej stabilne, bezpieczne i ogólnie lepsze od paralotni z profilami klasycznymi. Niestety te stwierdzenia producentów, dystrybutorów i innych osób biorących udział w rozpowszechnianiu skrzydeł z profilem samostatecznym nie znajdowały odbicia w rzeczywistości, a myślę tu o wypadkach i innych poważnych zdarzeniach z udziałem użytkowników tychże skrzydeł. W ostatnich latach do grona poszkodowanych użytkowników tzw. samostatków dołączyli dość mocno piloci zawodnicy. Nie ma praktycznie sezonu bez jednego wypadku śmiertelnego. Osobiście jako konstruktor paralotni od początku uważałem tą samostateczną ideologię jako mocno naciąganą i skierowaną celowo do środowiska w celach czysto marketingowych. Chodziło o wywołanie u potencjalnych klientów przekonania, że nowe konstrukcje do PPG są zdecydowanie lepsze i warte zapłacenia za nie dużych pieniędzy. Jako wyraz mojej opinii zamieściłem na forum paralotniowym w roku 2007 komentarz, w którym w miarę jasno przedstawiłem moje stanowisko w tej sprawie. Oczywiście nie sądzę, aby zbyt wiele osób udało się przekonać, jak jest naprawdę. Większość pilotów nie ma czasu ani ochoty na studiowanie teorii aerodynamiki, ani zasad działania profilu samostatecznego. Zdecydowanie łatwiej jest im przyswoić sobie kilka haseł, by poprawić sobie samopoczucie. Na szczęście w ostatnim czasie pojawili się w środowisku też piloci i instruktorzy, którzy zaczęli analizować zjawiska fizyczne i wskazywać profil samostateczny jako w ogóle mało przydatny w paralotniach PPG. Jednym z nich jest wspomniany wcześniej tu Zbyszek Mazuch, który opublikował własny filmik pod tytułem Skrzydło samostateczne. Link do tego filmiku znajdziecie poniżej w opisie. Po fali wielu bardzo krytycznych wpisów pod swoim filmem zmuszony został do zablokowania komentarzy. Jak widać, lobby samostateczne trzyma się bardzo mocno i nic w tym dziwnego, gdyż każdy, kto wydał sporą kwotę na wymarzone super skrzydło do PPG z profilem samostatecznym, nie powie złego słowa na jego temat. Potem nieco przy długim wstępie przejdźmy do konkretów, czyli budowy profili, ich wad i zalet oraz wpływu na stateczność. W lotnictwie do ustatecznienia najczęściej używa się sterów wysokości jako urządzenia najskuteczniejszego. Są jednak tak zwane aparaty bezogonowe, które trzeba ustateczniać w inny sposób, a należą do nich m.in. lotnie i paralotnie. Aby dowolny aparat latający, w tym również paralotnia, był użyteczny, musi charakteryzować się odpowiednią statecznością, to oczywiste. Statecznością w lotnictwie określamy zdolność do samoczynnego powrotu do stanu lotu ustalonego, czyli takiego, w którym będzie występowała równowaga wszystkich sił. Lotem ustalonym będzie na przykład lot ślizgowy w atermicznych i bezwiecznych warunkach, gdzie siła nośna P i siła ciężkości Q, pokazane na rysunku, leżą na jednej prostej, ale są przeciwnie skierowane. Wypadkowy wektor siły nośnej ma swój początek w tak zwanym środku wyporu, który również leży na tej samej prostej. Występuje wówczas równowaga sił, która pozwala, przynajmniej teoretycznie, na stabilny lot ślizgowy. Niestety, w praktyce lotów swobodnych rzadko zdarza się taka sytuacja, że latamy w idealnie spokojnym powietrzu, a już na pewno nie w warunkach termicznych. Wówczas do głosu dochodzi pewna właściwość środka wyporu,
który zaczyna przemieszczać się do przodu i do tyłu pocięciwie skrzydła, powodując, że cały układ skrzydła bezogonowego staje się niestateczny. Podmuch od dołu skrzydła powoduje zwiększanie kąta natarcia i co za tym idzie, przemieszczenie środka wyporu do przodu. Powstały wówczas moment siły powoduje dalsze zwiększanie kąta natarcia, przez co skrzydło przechodzi na nadkrytyczne kąty natarcia. Podobnie sytuacja wygląda wówczas, gdy środek wyporu wędruje do tyłu, a moment siły jeszcze bardziej zmniejsza kąt natarcia skrzydła. Taki układ skrzydła opartego na profilu klasycznym jest niestateczny. Aby zmienić tą charakterystykę wędrówki środka wyporu i móc latać na skrzydle bez ogona, konstruktorzy zmuszeni zostali do wymyślenia profilu tzw. samostatecznego i działo się to ponad 100 lat temu, kiedy nikt w najśmielszych marzeniach nie przypuszczał, że powstaną paralotnie, skrzydła bezogonowe, które do zachowania stateczności nie będą potrzebowały profilu samostatecznego. Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec różnicę między profilem klasycznym a samostatecznym. Dopiero głębsza analiza ukazuje różnicę w budowie, szczególnie dotyczy to kształtu tzw. linii szkieletowej profilu. Linia szkieletowa w profilu samostatecznym ma bowiem charakterystyczny kształt odwróconej litery S. To dzięki takiemu kształtowi wędrówka środka wyporu wraz ze zmianą kąta natarcia przebiega w tych profilach odwrotnie niż w pokazanym wcześniej profilu klasycznym. I tu niestety kończą się zalety profilu samostatecznego, a zaczynają jego wady, jak na przykład duży współczynnik oporu, mały współczynnik siły nośnej i trudności ze sterowaniem w paralotniach, ponieważ sterówki skutecznie deformują kształt profilu. Wspomina o tych cechach i bezcelowości stosowania profilu samostatecznego w paralotniach autor niedawno wydanej pracy inżynierskiej na temat paralotni. Nie przeszkadza to jednak autorowi innej książki o paralotniach w poszukiwaniu zalet profilu samostatecznego gdzie indziej. Pisze on w rozdziale pod tytułem Profil samostateczny, że główną jego zaletą jest siła nośna zgromadzona w przedniej części profilu. Jest to twierdzenie zupełnie oderwane od podstaw aerodynamiki. Wystarczy bowiem spojrzeć na wykres sił dla profilu klasycznego i samostatecznego umieszczonych w tunelu aerodynamicznym, by stwierdzić, że nie ma w propagacji podciśnienia na obu tych profilach istotnych różnic. Po dość krótkim okresie stosowania profili samostatecznych w lotniach pod koniec lat 70. ubiegłego wieku zaniechano ich stosowania w nowszych konstrukcjach. Obecnie lotnie i wywodzące się od nich nowe typy sztywnopłaty i swifty ustatecznione są poprzez zwiększenie geometryczne i aerodynamiczne końcówek płata. Co zatem ustatecznia paralotnię? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bardzo duży moment siły powstający na skutek niskiego położenia środka ciężkości. To dzięki niemu paralotnia zyskuje stabilność wahadła, które stabilizuje skrzydło wielokrotnie mocniej niż profil samostateczny. Co istotne, mocna stabilizacja w paralotni ma miejsce na wszystkich trzech osiach ruchu skrzydła. Żaden inny aparat latający nie posiada tak korzystnie położonego środka ciężkości jak paralotnia i żadnego z nich nie można puścić samopas bez obawy o stateczność. Tymczasem paralotnia najlepiej się zachowuje i dobrze sobie radzi w powietrzu bez nadmiernych ruchów sterówek wykonywanych przez pilota. Można więc postawić tezę, że każda paralotnia jest najbardziej samostatecznym aparatem latającym spośród wszystkich statków powietrznych, a używanie profili samostatecznych w paralotniach nie ma żadnego uzasadnienia.